Zastanawiacie się, jak wygląda team Maćka Janowskiego i na czym polega jego praca podczas zawodów? Zobaczcie sami. W tym roku, jak praktycznie przez całą moją karierę, moi dwaj bracia, Wojtek, Krzysiek, Marcin, przyjaciel od podstawówki, z którym zawsze się trzymaliśmy. No i Rafał Haj, który nad wszystkim trzyma twardą rękę, więc oczywiście jest jeszcze Greg, jest Marta i jeszcze parę osób, które działają z nami, więc team jest bardzo szeroki i każdy ma swoje miejsce do działania. Wojtek, Krzysiek i Marcin są odpowiedzialni za przeserwisowanie motocykli przed zawodami, po treningach. Składają motocykle. Rafał bardziej czuwa pieczęć nad silnikami, nad różnymi nowinkami, które próbujemy. Jesteśmy jedną dużą rodziną, która się wspiera w gorszych momentach i super cieszy po fajnych występach, więc bardzo się cieszę, że mogę dzielić te emocje ze swoją rodziną. Jak zaczynałem, to byłem ja i tata. Później pomału wkręcił się mój starszy brat, Marcin, mój młodszy brat, no i jak Greg zakończył karierę, to bardzo naturalnie stało się, że Rafał wszedł do naszego teamu. Chłopaki muszą sobie czasami wyrywać robotę z rąk, więc tak naprawdę mamy bardzo duży team i wydaje mi się, że raczej zamknięta jest lista po prostu odpowiedzialnych osób w teamie. Wydaje mi się, że wszyscy razem uczymy się z dnia na dzień tego sportu, więc staramy się być coraz lepsi.